Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Wielu posłów, nawet z koalicji rządowej, wyrażało dzisiaj zaniepokojenie obniżeniem finansowania na badań naukowych o 160 milionów złotych. Kilka faktów. Mówiłem już z tej trybuny, że w strategicznym dokumencie europejskim Europa 2020 z marca 2010 roku zobowiązano wszystkie kraje unijne do zwiększenia finansowania badań naukowych do 3% PKB w 2020 roku. Również w rządowym dokumencie Strategia Rozwoju Nauki do 2015 roku, to tu ten dokument, zaproponowano pewną ścieżkę wzrostu, także w 2013 roku nakłady miały wynieść 1,09% PKB, w tym nakłady ze strony budżetu 8 miliardów złotych, ze strony środków unijnych 2 miliardy. Takie finansowanie dawałoby Polsce szansę dojścia do 1,7% PKB w 2020 roku. Do czego się Polska zobowiązała? A jak wygląda rzeczywistość? Finansujemy dzisiaj środki unijne i budżet 0,41% PKB. 0,41% PKB. Czy zdaje sobie pan premier Tusk z tego sprawę, że takie finansowanie badań naukowych, takie finansowanie badań i rozwoju musi doprowadzić do tego, że Polska znajdzie się wiele dziedzin w zapaści technologicznej i w istocie rzeczy zostaniemy zepchnięci na peryferię Europy i będziemy jedynie dostarczycielami taniej siły roboczej. Dziękuję bardzo.